LuxPaw, wiodący producent ogrodzeń, poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywo@luxpaw.com.pl. Drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wielki festyn w Radoszycach. Co przed nami, co za nami? Tak, 32 finał, bardzo hucznie obchodzony w hali sportowej w Radoszycach. Właśnie za nami w tym momencie skończyła się pierwsza część licytacji, bardzo emocjonująca. Ostatnim przedmiotem wylicytowanym był bardzo duży pluszowy miś, poszedł za kwotę prawie 800 zł. Za nami część koncertów, przed nami kolejny koncert. Właśnie na scenę wszedł pan Marek Weren ze swoim wystąpieniem. Moc atrakcji dla dzieci, loteria fantowa, jak co roku cieszy się bardzo dużą popularnością. Koła gospodyń wiejskich na swoich stoiskach mają dużo pyszności, słodkości. Także wszystko fajnie przebiega w bardzo fajnej atmosferze, orkiestrowej atmosferze, powiedziałabym. Co cieszy się największą popularnością wśród licytacji? Jak dotychczas najdrożej został sprzedany ten pluszowy miś, o którym wspomniałam. Jest dużo gadżetów sportowych, piłka do siatkówki podarowana przez drużynę Skrybełchatów, piłka Korony Kielce, koszulki sportowe, rękodzieła, kosmetyki, zestawy kosmetyków, przeróżne przedmioty o różnym charakterze. Jeśli chodzi o wolontariuszy, którzy do południa kwestowali na terenie gminy Radoszyce, ilu ich było, gdzie oni stali? 30 wolontariuszy kwestowało przez cały dzień na terenie całej gminy, w sołectwach oraz w samych Radoszycach. Powoli te puszki zaczynają spływać do sztabu, trwa liczenie pieniążków. Myślę, że niebawem harcerze wejdą na scenę pokazać dotychczas zebraną kwotę przez wolontariuszy. Zawsze finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radoszycach kończymy światełkiem do nieba. Organizatorzy, wszyscy, którzy wzięli udział w finale, harcerze, odpalają światełka, układane jest serce przed sceną i w ten sposób uroczyście kończymy organizację finału. Mamy stówkę. Mamy 100 zł po raz pierwszy. Czy to da, czy ktoś da więcej? 110 czekamy, 110. Mamy 110, mamy 110. 110 po raz pierwszy. Kibice Skrybełchatów. Szanowni Państwo, piłka siatkowa pięknie stoi na czele sportów w Polsce. Super gra. Jest! 130! 130! 130 po raz pierwszy. 130! Jest! 140! Super! 140! Czy to... 150 mamy! Mamy 150! Mamy 150! Szanowni Państwo, 150 po raz drugi. 200? 160 czy 200? 200! 200, 200 po raz pierwszy! 200 po raz drugi! 200 po raz trzeci! Dzięki Andrzej, brawo! Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak co roku gmina włącza się i to skutecznie, bo jako burmistrz miasta i gminy mamy też to pewne gadżety do licytacji, które oczywiście kupujemy prywatnie, ale przede wszystkim sztab pracowników, którzy włączyli się właśnie w tą piękną akcję, która jest Świąteczna Orkiestra Wielkiej Pomocy. Warto pomagać, nie tylko Wielkiej Orkiestrze, ale Szlachetna Paczka, Festyn dla Radoszyczan dzieciom. Umiemy pomagać, pomagamy i pomagamy skutecznie. Za co, kochani, Wam bardzo mocno dziękuję, bo to jest Wasza praca na rzecz najbardziej potrzebujących osób, bo przecież wielkie orkiestry z licytacji i z całej akcji trafiają właśnie pieniądze dla najbardziej potrzebujących mieszkańców całej Polski. Bardzo Wam z tego miejsca dziękuję. I też dziękuję wszystkim gminom, którzy włączyli się w tą szlachetną akcję, a jak
dookoła nasi sąsiedzi prawie wszyscy to robią. Natomiast sąsiadom, którzy w tym roku nie robią wielkiej orkiestry, życzę, żeby za rok i u nich się udało. Serce, a nie kawy, by pomagać będzie chciał. Hey!